Libuma, Limana. Każdy krok w kierunku ostatecznego celu przybliża cię także do lepszego świata. To pierwsza linia obrony. Granatociskacz. Świetna robota.
ciołek jest od rury odpływowej. Zakręć kręciołkiem i otwórz odpływ. Wszystko się zazębia. Te klucze nie są tylko do ozdoby. Dalej. Hej, w tej klatce jest nasz pomocnik.
Nadzieja, że przybędziesz, nigdy nie zgasła. Ale ciężko było przetrwać do tego czasu. Nastawienie plemienia nie pomagało. Chcę zemsty na tych, przez których wciąż cierpi, ale wierzy, że ty się tym zajmiesz. Strzelec wyborowy. To rusztowanie wygląda niepewnie. Lepiej unikaj czerwonego. To druga linia obrony. Oznacza niebezpieczeństwo. Pewnie wystarczy mocno walnąć, by się rozpadła. Światełko zgaszone. Beczkownik! Walnij w to, by wypadła beczka. Następnie skieruj ją w stronę bramy i rozwal. To mogłoby wybuchnąć. Strzel w nią i patrz, jak wybucha. Zapraszamy do środka. Już prawie. Posterunek należy do twojego plemienia. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę.
rupla. Mówi, że zdobycie posterunku świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienną broń. Kantbów? Uważa, że dla plemienia to także honor. Drzewo pozostaje nieskalane, ale wszyscy musimy bardziej o nie dbać, by utrzymać ten stan. Życzę ci wszystkiego dobrego. Mówi, że w pobliżu jest interesujące miejsce, o którym nikt nie wie, ale na razie nie chce o tym rozmawiać. Nie ma pewności, czy lubi cię na tyle, żeby powiedzieć więcej. Mówi, że wzbudzasz zaufanie. Może ci zdradzić lokalizację. Cieszy się, że miriadzi mogą liczyć na kogoś jaśniejącego jak ty. Avotuki. Amanumesu. Mówi, że miło się z tobą rozmawiało. Mówi, że dobrze mieć tu ciebie do pomocy. Zbyt wielu nikczemników kręci się tu ostatnio. Nie ma nic więcej do dodania, więc to nie problem. Zdaje się, że umierające drzewo życia zabiera ze sobą wszystko inne. Wspomina o ziomku, który ma problem z miechem. Nie działa tak, jak powinien. Możesz znaleźć tego wietrznego ziomka i mu pomóc? Strzela, że ty to rozgryziesz. Wie tylko, że miech jest zepsuty. Mówi, że prawdopodobnie znajdziesz ziomka gdzieś w okolicach miecha. Ma nadzieję, że dmuchoziomek może powiedzieć ci więcej na temat miecha.